No co, no Władcy Much, kolejny odcinek. Zapraszamy widzowie na was tutaj specjalnie. Mam na imię Czesio. Niektórym co dzień i co noc słońce świeci. Ta co hit zapuszcza. Niektórzy w szczęściu się pławią. Niektórych ogrzewa uśmiech ich dzieci. A w ogóle, zanim zaczniemy, to chciałem powiedzieć o informację. Też mi się to przypomniało. To jest bardzo ważna informacja. Trzeba to powiedzieć sobie. Chcesz ją powiedzieć? Ja możesz ty ogłosić, proszę bardzo. Nie znam jej w pełni, albo nie, bo ty mi wysłałeś, ja to przeczytam. Dobrze, przeczytaj. TV4 na profilu facebookowym napisała tak. Wielki powrót. Anusia Konieczko-Maślany i Czesio wracają na anteny TV4 już 8 września o godzinie 20. Ej, a to inaczej się nazywa jakoś. Władcy Onmu? Nie wiem, ale... Ale Władcy Much. Będzie kolejny nowy sezon Władcy Much na Czwórce. Nie reklamujemy tego, ale po prostu mówimy o tym, bo skoro oglądacie u nas Władcy Much, to pewnie jesteście zainteresowani nowymi odcinkami. Już od 7 lipca 25 zasiądzie wygodnie. A, będą powtórki pewnie puszczać. No, ale będzie nowy sezon, tak? Od września. Mhm. Władcy Much 1. Jak to poplułem z wrażenia. Ja się nie mogę doczekać, jak będzie... Jeżeli będzie opcja, zapytamy się TV4, jeżeli nam się uda ogarnąć, bo tak, ogarnęliśmy kiepskich i ogarnęliśmy Władców Much. Wątpię. Jak się uda nowy sezon, to będziemy oglądać tutaj. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, nie? Ja też jestem ciekaw, czy będą te same głosy. Stary, to jest sprzed 20 lat chyba serial, może nie, ale... No. Właśnie, głosy, ci goście na pewno nie mają, może w AI zrobili. Ej, bez kitu mogli w AI zrobić. Nie mają chyba tych samych głosów. Mogli w AI zrobić te dubbingi teraz, bez kitu. Może się zestarzali już, może będą... Ty, może będą jako dorośli na przykład już, kurwa, ty, to by było fajne, nie? No, dobra, ale oglądajmy. Jak nie mogę dociekać. Potomstwa nie mają. Niektórzy z miłości chorują, dla innych jest ona łatwizną. Niektórzy taką starą rurą będzie. Pielęgnują me życie, zaś śmierdzi skniwizną. Ale ja jestem nieszczęśliwa. No płaszę za Marcelkiem. Nie potrafię tak dalej żyć. Dlaczego? Marcel, Anusiak, Jezu Chryste, czapkę sobie nową kupił. Coś ty ze sobą nawyprawiał? Bawiliśmy się w oblężenie twierdzy. Jakiej twierdzy? No, Murek od śmietnika był bramą, a ja byłem taranem. Wow. Dobrze się pani czuje? Czy ja się dobrze czuję? To chyba ja jestem od zadawania takich pytań, Bubeczku. Ale Bubeczku, wygląda bimbasku. Pan jakoś tak smutno. No co tam, bimbasku? Jesteście kochane dzieciaczki. Tak się martwicie o swoją higienistkę? No, gotowe. Dziękuję. Możesz bawić się dalej. Ja ty miałeś w szkole higienistkę? U mnie nie było. Miałem higienistkę i miałem dentystkę, stare. I dentystka spowodowała u mnie traumę dentystyczną. I mam traumę dentystyczną do dzisiaj, bo mi tak rozjebała zęby, tak mi przywierciła się, bez kurwa zaszczelenia, bez niczego, tak mi rozjebała zęby. Szkolny dentysta, nie. Tragiczna, bo ona była darmo dla uczniów, ale takie plomby tam jebała, no chłopie. Więcej taranów. Ja nie miałem, w żadnej szkole nie chodziłem, nie miałem tego. Na następnej przerwie będziemy kandydować chrześcijan. Oni WF-isty. Może czemu oni WF-isty nie mieli? Czemu na tych przywódcach ja nie ma lekcji WF-u? Nie, kurwa najbardziej epickie. No może był. Ale nie z główną postacią, a powinien być WF-istą zawsze najbardziej ikoniczny w szkole. Czekam i czekam i marzeń swych nie pamiętam. Tak długo jestem samotna. Ona płacze za Marcelkiem, bo ona poglądała kanał Siema tu Marcel i teraz płacze za nim. Biedna. Higieniczny blues. W życiu każdego człowieka wyróżniamy dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem są uczynki złe. Nie będę tłumaczyć, co to takiego, bo wystarczy, że przyglądniecie się swojemu postępowaniu zarazy. Drugim czynnikiem są uczynki dobre. Wartość człowieka określamy stosunkiem czynników złych do dobrych. Maślana, odlóż ten węgiel! Ale tak mi się skojarzyło, że to jest zajebiście dobry odcinek. Nie, ale Czesiowi zginęła gumka i prosił mnie... Maślana, nie pyskuj! Czesio, co zrobiłeś z gumką? Pokłem. O właśnie, nieposzanowanie pomocy szkolnej. To jest właśnie przykład złego uczynku. A teraz każdy poda przykład dobrego uczynku. Maślana. Liczenie swoich oszczędności. Jesteś osią, Maślana. Paula, siadaj. Czesiu. Szkolenie much. Brawo, Czesiu. Rodzice na pewno są dumni z takiego syna. Paula. Dziękuję. Konieczko, przykład dobrego uczynku, proszę. Tracheotomia. Jak się ktoś zadławi.
Bój się ty Boga, synciu! Kto ci takich okropieństw naopowiadał? Ja muszę porozmawiać z swoim ojcem. Ale mój tato powiedział kiedyś, że nie ma zamiaru przychodzić do szkoły. Jak tu nie ma zamiaru? No, powiedział, że nie ma ochoty słuchać smętów tej starej, nierozprawiczonej dewoty. Kunieczko! Proszę pani, a co to jest dewota? Cisza maślana, kunieczko, Czesio, wy im tu z buzi. Nie doprowadzajcie we mnie do szalu! Anusiak! Podej, dziecko, przykład dobrego uczynku, jeśli w ogóle wiesz, co to jest. Chciałbym coś zrobić, żeby pani higienistka była szczęśliwa. Wow! Ten jaki miły. Anusiak, ale jesteś ostatnią ostoją humanizmu w tej zdegenerowanej bandzie. To chyba te twoje chłopskie miło korzenie. Konieczko maślana, Czesio, wasza praca domowa. Macie pomóc Anusiakowi w spełnieniu jego dobrego uczynku. Zrozumiano? Tak. A niech no tylko się dowiem o jakichś dureństwach. Łapska poprzetrącam. Ale coś się z nią stało? Może jest chora? Gdzie idziemy? Nie wiem, co w nią jest. Sami posłuchajcie. To dupy. Ale płaczę. Jakie to smutne. Jedna moja ciotka też kiedyś tak płakała. I co? Skoczyła z dachu. Nic się nie stało? Nie wiem, bo trumna na pogrzebie była zamknięta. Słuchajcie, musimy coś zrobić. No to nic się nie stało. Na pewno. Coś, żeby higienistkę uszczęśliwić. No ale jak? Nie mam pojęcia. Ani ja. Ani ja. Możemy się pomodlić. No co? Wymyślił. Czesiu. No co? To superacki pomysł. Ekstra. Chłopaki, znacie jakieś modlitwy za bycie szczęśliwym? To się nazywa w intencji, pacanie. No dobra, dobra. Znasz coś w intencji, mądrusiu? Chyba najlepsza będzie litania. Ocipiałeś? Przecież to jest długie i nudne jak wiadomości. No chyba zależy ci, żeby higienistka była szczęśliwa. No dobra, jest dobra. A ty nic nie śpiewasz, Czesiu? Zapomniałem słowo. Jakie słowo? No, już wiem. Aleluja. Zapomniał słowo. Ale zapomniał. Prosimy cię, Panie Jezu, żeby nasza higienistka była szczęśliwsza. Bo my ją bardzo kochamy. Jest jedyną fajną dorosłą na świecie. No, epicki. Więc może byś sprawił, żeby była szczęśliwsza, bogatsza. I sławna. Jeśli tak się stanie, mógłbym trochę mniej pyskować. Ja to bym dał nawet dyszkę na ofiarę. A ja bym wypuścił tego kota, co go trzymam do eksperymentu. Ty, jakiego kota? Takiego dachowca, mówię ci, zarypiasty. Daj go higienistce. No chyba temu kotu petardy do dupy wsadzali kiedyś. Do kotu? Nie, chomikowi wkładali petardę, albo szczurowi. To też. Życie. Czemu nie wkładali? Do dupy. To taka smutna cały dzień. Marcelek, są te firanki, kurwa, do połowy od dołu, takie powieszone. Ja wierzę, że tego nie wiem. Wow. LGBT. I myślicie, że taka modlitwa wystarczy? Nie mam pojęcia, ale co więcej możemy zrobić? Może powinniśmy być bardziej żarliwi. Czesiu, co myślisz? Czesiu, chcę zobaczyć kota. Ty, właśnie, dawaj tego sierściucha. Zrobimy z nim jakiś ekskrement? Eksperyment, debilu! Co za różnica, podpalmy go! Ale przedł jaja! Ja pierdolę. Zajebisty pomysł. Losso! Chyba się starczam. Oj, wódę wali. Mój Marcelu, co byś ty sobie o mnie pomyślał? Pa, wygra w losso. Same klęski w życiu. Dzisiejszą kumulację w wysokości 6 milionów wygrywa osoba, która wytypowała następujące liczby. 12, 7, 39, 4, 22, 5 i ostatnia 18. Zwycięzcom gratulujemy. Ja cię pierdzielę, smutny jako wygrałam nagrodę, sześć baniek, sześć pierdzielonych i baniek. I się to wydaje butelki skojarzyło z Szymolem, kurwa. Przesłuchaliśmy pani demo? Tak? No, wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. No i chcielibyśmy wydać pani płytę. Halo? Tak, jestem. No, widzisz pani blues jest... Ja myślę, tak, ty wypierdzielasz. No i z tą płytą, kurwa, sześć baniek dostałem, już to gieri, no, la. No, do wydania pełnej płyty potrzebujemy jeszcze jeden numer, no, dobrze by było, no, gdyby nam pani coś podesłała.
O, oczywiście. No, wie pani, jeszcze jeden taki smutny, żadny bluzik. O nie, ona jest teraz szczęśliwa. No właśnie, już nie będzie nas smutnych. No, to rewelajo. Jutro wyśle pani kontrakt. O, chyba ma pani gości. Nie, no, tak. Dziękuję, do widzenia. Chwileczkę, co za niesamowity dzień. Dobry wieczór, polecony. O tej porze? Priorytet, kochana pani. Podpisik, proszę. Podziękował. Co to może być? Co za poczta? Gratulacje, wygrała pani tegoroczny plebiscyt na higienistkę roku. W imieniu Ligi Komitetów Rodzicielskich gratulujemy. Nie, to niemożliwe. Co to za samolot jechał? Co się kurwa stało? Co jest? No niezłego ma pani Fuksa. Kilka metrów dalej i rąbnąłby w pani dom. Oho. Ładne oświetlenie ogrodowe. Dziękuję. Opasność. To się nie dzieje naprawdę. Kota podpali. Kołdra się pali. Kołdra się pali, gaś to. Czesiu, przestań! Już starczy! Wow, gasi. Przestań! Ale ja nie umiem przestać! Nasikał. Już wszystko. Anusiak, po kiego backa podpaliłeś tą ceratę? Ha, nie moja wina, że wypuściłeś kota w celu. Nie wypuściłem, tylko uciekł. Je, łopie. Kurde, chłopaki, przyjarałem se dekatyzy. Myślę, że z tym pożarem to kara boska. Co ty znów bredzisz? No tak, miałeś wypuścić tego kota. Tak obiecałeś w modlitwie. Ty gnoju, przecież to ty chciałeś go przyjarać. Właśnie, zakończył zaraz wszystkie dobre. Jasne, najlepiej zwalić wszystko na Anusiaka. Anusiak! O ile dobrze pamiętam, to ty obiecałeś, że nie będziesz pyskował. Zamknij ryj. Jak mu to co jest gaśnicą? Ale fajnie było wczoraj. Zajebiście. Zamknij się, Czesiu. Przez ciebie będziemy musieli remontować bazę. Czesio, silny. Silny. Trzeba było rzucać konieczką, a nie komputerem. Odważ się, ty krowi na pletku! Na pletku? A co to niby jest? Kuzyn mi mówił, że to jest wtedy, jak ci schodzi skóra z palca. Bez sensu. Widzieliście? To ten sierściuch! No łapcie go! Jak goją kota. Tato, kurwa, merolem nowym. Jaki słodki kiciuś. Ciocia zaraz da mleczka. O, czołem dzieciaki. Ale bogata. Na co się tacy poobijali? Dzień dobry. Wpadnijcie do mnie na przerwie, to się wami zajmę. No, idziemy, kiciusiu. Ale jajca, spełniło się. Z dumą donoszę, iż nasza pani higienistka w plebiscycie komitetów rodzicielskich została wybrana higienistką roku. Brawo! Ależ moje kochane dzieciaczki, dajcie spokój, ty takie krępujące. A baba nie limo? Jakie limo? Duperelku? No, moja baba też nosi takie okulary, jak tata się na nie zezłości. Dostaje wtedy alergii i wyskakuje jej limo. Ale alergia. Moi drodzy, może to trochę nieskromne, ale chciałabym się wam pochwalić. Podpisałam dziś kontrakt na moją pierwszą płytę. Kupiłam sobie te okulary, na szczęście. To prawdziwe pasmo sukcesów. Szczerze gratulujemy, ale musimy wracać do lekcji. A tak, nie przeszkadzam. Zapiszmy temat. O co znów chodzi, Anusiak? Proszę pani, bo to myśmy sprawili. Coście znów takiego sprawili, Anusiak? No z higienistką. Że jest szczęśliwa! Że los się do niej uśmiechnął! Wymodliliśmy w kościele! I ja mam dać na ofiarę! Ja uwolniłem kota! Mówiłeś, że sam uciekł. A cześć, osika na ogień! Ale już jestem szczęśliwa. I pomyśleć, że wszystko to stało się w ciągu jednego dnia. No, Marcelu, chyba dość już tej żałoby. Pora otworzyć nowy rozdział w swej księdze życia. No ta. Holender, całkiem sympatyczny początek bluesa.
radosny rozdział swojej księdze życia. No to smutny ma być luz. Coś chyba dzisiaj nie mam natchnienia. Dzień dobry! Chłopcy, w samą porę. A po co ona pracuje, jak ona już tutaj kasę dostała? Trzeba coś zrobić z tymi siniakami. Dla Beki. Spasja jej. Dobry, pamięta pani? Znowu. Przyniosłem jej wczoraj polecony. Pani pamięta? Słucham pana. To taka sprawa wynikła, że może na osobności. No, dzieciaki już smarły. Kwiaty jej przyniósł. Absztyfikant. No. Fagasa coś to znalazła. To miłość od pierwszego wejrzenia. Ojej, jestem taka szczęśliwa. Ale jajca, chłopaki, Pan Bóg nas wysłuchał. Kurde, chodźcie szybko do kościoła. Może jeszcze raz nas wysłucha i spełnimy swoje marzenia. To stanie nieograniczony debet. Ja chcę być premierem, albo nie, prezydentem. Poproszę o reaktor jądrowy. A czego chcesz, Iku? To chyba się jedno spełni. Łatwe może jedno spełnienia. On to nie ma wymagań dużych, co? Cholera! Zamknięte! No ja pierdzielę! Jak to? Wszystkie marzenia by to przez ciebie! Nie dałeś na ofiarę! Wal się! A Anusiak miał nie pyskować! Słuchajcie, a może pomodlimy się tutaj? Na dworze? Zwariowałeś? Przecież Pan Bóg jest wszędzie! Tak? Jeśli jest wszędzie, to po co są kościoły? Do racja. Kurde flaczek, to co robimy? Kurde flaczek. Co robisz, Iku? Czesio spełnia marzenie. To do jutra, mój ty tygrysie. Tygrys jutro tygrysie. No ale i Kongo. I wygryzie się w swoją kociczkę. Ja? O Jezu. Edzio, kurde. Edzio listonosz. Co jest? Ale kasiory. A, bo na kasę leci ten koleś. On jej ojebie z kasiory no całą, ucieknie. Kontrakt rozwiążą. Ta płyty nie wyda. Zapomniałam, że a przynajmniej będzie chińskim roku. Fantastyczny. Aż tak chce się biorą, śpiewać. Się rok skończy. Szczęście mnie ogarnia wielkie. Coś to do kitu brzmi. Nie, może tak. Radość w mym sercu kwitnie jak kwiat. To też jakieś cienkie. Wiem, kolory w mym sercu jaskrawe i żywe. Ale gówno, no co jest? Halo? A, to pan. Tak, właśnie nad tym siedzę. Oczywiście, to będzie piękna piosenka. Na razie. Jezu Chryste. Straciłam moją bluzową wenę. Ze względu na miejsce bytowania, ryby dzielimy na trzy kategorie. Ryby słodkowodne, jakie słonowodne trzy? I... Anusiak, dokończ! I... uklejki. Jesteś idiota, Anusiak! Pala! No do cholery jasnej, karpie. To nie brzmi. Kontynuując, ryby słodkowodne, słonowodne i wędrowne. Zapiszcie. No dupa, no. No dupa, no. Dupa, no dupa, 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 dupa. Co to ma być za sens? Słodycz do wyżegania? Konieczko, przymknij okno. Ryby słodkowodne zamieszkują stawy, jeziora i rzeki. Natomiast... Ja się zabiję. To jest jakiś koszmar. Dokończymy po przerwie. Ani pół dobrej zwrotki, pieprzone ryby. To ma być refren? Taki szajs? Nie! Anusiak, zajdź! No już jest smutno, o to chodziło. No. No właśnie, teraz może jej zacznie wychodzić. Ja w życiu już nie napiszę bluesa. Jestem za szczęśliwa. To się nie da. Blues musi spływać smutkiem do ciężkiej cholery. Jasna dupa. Chłopaki, co byśmy narobili? Co jest? Ona jest nieszczęśliwa, bo jest za szczęśliwa. Co ty pieprzysz, Anusiak? No przesadziła. Tato, zobacz sam. Ja nie mogę kogoś kochać, kiedy kocham bluesa. Jestem w potrzasku. Chyba seryjnie przegięliśmy z tym szczęściem. Ona tato ma problemy. Cierpi. No, i bądź tu dobry. Chciej dogodzić babie. Mój ojciec stale to powtarza. Co wy gadacie? Jak można być za szczęśliwym? Masz lana, ty je łopie. Chcesz być najbogatszy na świecie, tak? No tak. A co jakby wszyscy... Oj, Sanusiaka jest największym koksem, kurwa, z tego odcinka, no prawda? A ci na świecie? Taka sigwa. Wtedy już nie byłoby tak fajnie, co? No,
No byłaby kiszka. Błaha! Musimy to odwrócić. Ale jak? Kościół jest zamknięty. Słuchajcie, nie możemy za każdym razem wyręczać się Panem Bogiem. Musimy wykombinować coś sami. Wiem! Uśpijmy higienistkę eterem. Zróbmy jej trepanację czaszki. Wyjmijmy mózg i podmieńmy z mózgiem matki Arusiaka. Nie da rady. Moja mama się obraziła do ojca i pojechała do babci. No to dupa! Ja ma kłopoty, kurwa, rodzinne. Tata mówił, że na tych gnojów ze skarbówki nie ma kozaków. Smutne. Czesio, ty spróbuj ustać się z tym nowelasem od poleconych. Jasne, Anusiak! A ty pomożesz mi z miotaczem! Jakim miotaczem? Z miotaczem ognia, kretynie! Mój Boże! Ile ja bym dała, żeby wrócił do mnie mój bluz? Nie chcę tego wszystkiego. Nie chcę pieniędzy, nie chcę sławy, nie chcę seksu. Ja chcę bluza. Mój tylko bluza. Razem bluza. Co jest? Higienistka Magata! Co? Który to? Oho. Listonosz. No to zaraz, ja mu nadam paczkę. Paczkomat będzie. No ten co robi? Do nocy skarbówki dał, że wygrała. Zadania wykonane? Tak, będzie paczka. Jaki bój takich skrzynek podążali? Są takie skrzynki pocztowe? Paczkomaty są. Paczkomaty są. Aż tak bardzo. Czego nie chcieliście? A co tam panu przyszło? Sytuacja bym. A można wysłać... Nie dam, konieczko. List paczkomatem można. Tak? Właśnie, bo ja wysyłałem specjalnie kartę, żeby list wysłać. Można, ale nie wiem, czy to nie jest jakaś inna usługa. Co tam panu przyszło? Paczkolit, co tam panu przyszło? A, no można normalnie. Dobra, dobra, dajcie se ściana. Najważniejsze, żeby pani higienistka była szczęśliwa. Albo nieszczęśliwa. Sam już nie wiem. Pierdole. Chata się swajczyło. Jednego dnia jesteś na szczycie, drugiego na samym dnie. Niech rzucaj flaszką, ktoś... dawaj. Szczypnie. O, jak dobrze, że przynajmniej ty mi zostałeś. Odbudujemy dom i zaczniemy nowe życie. Przepraszam, jestem tu służbowo. Mam dla pani polecony. Dla pani? Kochanie, to przecież ja, twoja dziubdziusia, tygrysku. Nie chcę mieć z panią nic wspólnego, proszę tu pokwitować. Ale, kochanie... Żegnam. Co się do cholery tu dzieje? Nakaz zapłaty zaległego podatku od 6 milionów? Ale przecież to wszystko się zjarało. W przypadku niewpłacenia należnej kwoty sprawa zostanie przekazana na drogę egzekucji sądowej? No to w niezłej dupie jestem. Coś jeszcze? O. Git! Posłuchaj, wskazańca ogarnia nas. Czarny jest chleb. Ma swój bluz. Krat, nadzieja dawno już poszła w las. Na plecy me czeka klawiszów bat. No piękny bluz, skarbejko. Bluz, bluz. Naprawdę? Podoba się panu? No baś, bezsprzecznie. Może wydziarałabyś mi na plerach swój autograf? O, z przyjemnością. Widziałem, oj, przydałoby się to zdezynfekować. Niech napluje.